Loverowi. Jedźmy razem. Jest 6:40. My wybieramy się na Śnieżkę. Prognozy pogodowe nie kłamały, rzeczywiście jest biało, więc śnieg już został znaleziony. Teraz może być tylko lepiej i może znajdziemy zaspy, a mam nadzieję, że nie znajdziemy lodu i mocnego wiatru. Śnieżka ma 1603 metry nad poziomem morza. Jest to najwyższy szczyt w Karkonoszach. Leży na granicy Polski z Czechami. Na Śnieżkę pierwszy raz wszedł Czech w 1465 roku i było to nadzwyczaj trudne, ponieważ nie było jeszcze wtedy szlaków. Natomiast dopiero wiek później grupa turystów z Czech zdecydowała się ponownie wejść na ten szczyt. Trochę nasypało. Ogólnie, jeżeli chodzi o ubranie, jesteśmy przygotowani całkiem spoko. Na cebulkę, różne warstwy, jest ok. Jedyne, co się martwi, to buty. Ja mogę pozdrowić kogoś? Pewnie. Pozdrawiam wszystkich loverowiczów. Co chwila są miejsca odpoczynku dla podróżnych. Bardzo fajne. Jest biało. Śnieżka odegrała też swoją rolę podczas II wojny światowej. Mieściła się tam niemiecka radiostacja, a w latach 1940-1945 rozbiły się dwa niemieckie samoloty. Zginęło około 20 osób. Na Śnieżce znajduje się poczta, która jest najwyżej położoną pocztą w Czechach. Znajduje się ona w miejscu po dawnym schronisku, a my sobie właśnie siedzimy w czeskiej restauracji. Nie wiem, czy widać słupek, ale tu jest słupek. Daniel gdzieś tam jest daleko. Idzie szybko. Nie wiem, czemu on tak szybko chodzi. Ja idę trochę wolniej. Mam czasami śniegu po kolana. Ale jest super. Zobaczcie. No to ja idę za to przed tobą. Z przyczyn technicznych i ciężkich warunków atmosferycznych resztę ciekawostek o Śnieżce usłyszycie z Karpacza. Na Śnieżce przez około 300 dni w roku panuje mgła i jest ograniczona widoczność. Pierwsze obserwatorium na Śnieżce wybudowano w 1900 roku. Wybudowali je Niemcy, a była to jedna z najdroższych inwestycji w ówczesnej Europie. Dodatkowo przeszkadzały warunki atmosferyczne, a wszystko na górę należało wprowadzić konno. Śnieżka jest idealnym miejscem do obserwowania pogody. Już od roku 1880 nieprzerwanie trwają tam badania dotyczące pogody. Wzrosła również średnia temperatura o 1 stopień Celsjusza. Nasza karkonoska przygoda dobiegła końca. Duch gór nam sprzyjał i pomimo okrutnego wiatru oraz temperatury odczuwalnej minus 28 stopni zdobyliśmy Śnieżkę. Atak na szczyt od czeskiego Jelenka. Magiczny i śnieżny Karpacz na długo zostanie w naszej pamięci. Bo co, gdyby nie śnieg?
A jeżeli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Co robisz? Gotuję. A co gotujesz? Risotto. Kaszotto to jest. Tak sobie Daniel gotuje.